Cześć, witam Was w AppShakerze, czyli najlepszym przeglądzie gier i aplikacji na Androida. Dzisiaj pokażę Wam m.in. bardzo ciekawą i nietypową klawiaturę oraz zaawansowany program do montażu wideo. Zaczynamy! W AppShakerze prezentowałem już kilka aplikacji do edycji wideo, ale KineMaster jest najlepszy z nich wszystkich. To chyba najbardziej rozbudowany program do montażu dostępny na Androida. Aż sam się w sumie zdziwiłem, jak dużo funkcji dostępnych w profesjonalnym oprogramowaniu komputerowym jest dostępnych również w tej apce. Mamy tutaj tradycyjną oś czasu, na którą możemy przeciągać pliki. Możemy je w dowolny sposób edytować, ale wyróżnikiem są tutaj warstwy. Tak jak w profesjonalnych programach, oprócz napisów i różnych elementów graficznych, można dodać różnorodne efekty, np. zmieniające kolorystykę wideo, czy też dodające efekty rozmycia. Nie zabrakło również rozbudowanych ustawień audio i całego mnóstwa różnorodnych przejść i animacji. Do tego trzeba jeszcze dodać ogromną bibliotekę z różnymi elementami, które mogą nam się przydać w montażu i, jak na takie możliwości, bardzo intuicyjny interfejs. Tak więc szczerze polecam. Teraz pora na grę dla bardzo specyficznej grupy odbiorców. Po pierwsze, muszą to być osoby ze świetnym refleksem i wyczuciem czasu. A po drugie, bardzo wytrwałe. Jeśli spełniacie oba te warunki, to być może zainteresuje Was gierka Desultor. Naszym zadaniem jest tutaj przeskakiwanie kwadratem na coraz to wyższe platformy, unikając oczywiście obracających się przeszkód. Cała mechanika opiera się tutaj na tapnięciu ekranu w idealnym momencie. Od samego początku poziom trudności jest bardzo wysoki. Do tego stopnia, że przez pierwsze kilka minut mój rekord wynosił dwie platformy. Ale nie wiem, może to ja jestem jakiś dziwny. Pobierzcie więc gierkę i dajcie znać, jak Wam idzie. Orkonoid to gra oparta na mechanice Arkanoida, czyli sterujemy ruchomą platformą, odbijając pod odpowiednim kątem piłkę, tak aby niszczyć kolejne klocki. W tym jednak przypadku w roli klocków występują orkowie, a w roli ruchomej platformy dwaj magowie przesuwający barykadę. Naszym celem jest eliminacja napływających fal orków oraz ochrona drużyny magów. Rozgrywka została urozmaicona poprzez to, że niektórzy wrogowie mogą do nas strzelać. Tak więc oprócz odbijania pocisku, musimy również barykadować nadlatujące strzały. Poziom agresji orków nie jest jednak przypadkowy. Zwiększają go orkowie grający na bębnach. Także jeśli chcemy, aby mniej orków używało wobec nas broni, w pierwszej kolejności musimy eliminować orków motywujących całą drużynę do walki. Dla fanów Arkanoida lub Breakout, pozycja do przetestowania. Trzy aplikacje już za nami, a więc tradycyjnie pora na jakiś słaby dowcip. Skąd informatyk bierze wodę? Z ekranu. Teraz będzie klawiatura. Chyba najdziwniejsza, jaką w życiu testowałem. I nie chodzi mi tutaj wyłącznie o wygląd, który swoją drogą również intryguje. Przede wszystkim, na samym początku w oczy rzucają się dwa jaśniejsze sześciokąty w środkowym rzędzie. Pełnią one rolę spacji. Według twórców jest to rozwiązanie znacznie bardziej ergonomiczne od tradycyjnego i w sumie jestem w stanie w to uwierzyć. Na tym jednak dziwność tej klawiatury się nie kończy. Obsługuje ona mnóstwo gestów. Gdy muśniemy daną literę w górę, wstukamy jej dużą wersję. Gdy przesuniemy palcem w lewo, zaczniemy wymazywać to, co przed chwilą napisaliśmy. Ale jeśli jednak się rozmyślimy, możemy przesunąć palcem z powrotem w prawo w celu płynnego przywrócenia skasowanej treści. Bardzo fajne i sprytne rozwiązanie. Klawiatura obsługuje tyle nietypowych rozwiązań i ciekawych gestów, że można by na to poświęcić cały odcinek AppShakera, ale to chyba nie miałoby sensu. Sens ma natomiast pobranie omawianej klawiatury i przetestowanie jej na własną rękę, bo zdecydowanie warto. The Little Fox to gierka, w której sterujemy małym liskiem. Cóż za niespodzianka. W każdym razie ciężko do końca zaliczyć tą grę do jakiejkolwiek kategorii. Na pierwszy rzut oka jest to runner, ale pozory mylą. Nie biegamy tu bowiem po linii prostej, a po układzie sześciokątnym. Jest to więc takie trochę połączenie runnera i platformówki. Każdy level wygląda zupełnie inaczej i różni się grafiką, co jest bardzo fajne, bo ta jest zresztą bardzo ładna. Po drodze zbieramy monety oraz rozważnie wybieramy ścieżkę poruszania się. Niektóre sześciokąty zmieniają bowiem zachowanie lisa. Mogą go one na przykład przyspieszyć lub spowolnić, wystrzelić w powietrze, a nawet teleportować. Może nie jest to jakaś wybitnie innowacyjna i wciągająca produkcja, ale powiem Wam szczerze, mi grało się całkiem przyjemnie, czego i Wam życzę. Przygotujcie się, bo teraz będzie bardzo krótko. Flyso to aplikacja łącząca w sobie Facebooka, Instagrama i Twittera. Zamiast przełączać się między osobnymi aplikacjami, wystarczy przesunąć palcem w bok. Moim zdaniem rozwiązanie genialne w swojej prostocie. Zresztą sprawdźcie sami.
Status to aplikacja, która umożliwia modyfikowanie wyglądu górnego paska naszego smartfona. Możemy zmienić nie tylko jego wygląd i kolorystykę, ale również chociażby ustawienie różnych jego elementów. Można zmienić ich wzajemne położenie i wszystko modyfikować. Fajne jest to, że apka umożliwia zmianę wyglądu poszczególnych wskaźników na pasku. I nie mam tutaj na myśli gotowych zestawów czy motywów, a całkowitą dowolność wyboru. Możemy osobno dobrać sobie rodzaj wskaźnika baterii i do tego na przykład zupełnie inny wskaźnik zasięgu. Co ciekawe, możemy również zmodyfikować wygląd paska tak, aby w każdej aplikacji wyglądał inaczej. Jeśli więc lubicie dostosowywać wygląd interfejsu pod siebie, to zachęcam do pobrania. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają dzisiejsze gry i aplikacje i podrzucajcie własne. No i cóż, widzimy się w przyszły wtorek. Do zobaczenia.